Program Turystyczna Jazda tym razem gości na Lubelszczyźnie, w jednym z najpiękniejszych polskich miast, jakim jest Zamość. A co w programie? Odwiedzimy interesujące miejsca związane z historycznym miastem. Dowiemy się, jak przed wiekami wojsko broniło twierdzy Zamość oraz zajrzymy do tutejszego ogrodu zoologicznego. Turyści wybierający się z Krakowa do Zamościa mogą skorzystać z kilku alternatywnych tras, ale my radzimy kierować się na początek autostradą A4 w kierunku Rzeszowa. Brakujące 40 km autostrady na tym odcinku pomiędzy Dębicą a Tarnowem pokonamy starą drogą E40. W Rzeszowie obieramy azymut na Lublin, czyli popularną 19. W Janowie Lubelskim skręcamy w prawo i jadąc malowniczymi terenami Roztocza przez Szczebrzeszyn docieramy do Zamościa. Cała trasa to prawie 300 km, a pokonanie jej zajmie nam około 4 godzin. Zaraz po wjeździe do centrum Zamościa zwróciliśmy uwagę na wyjątkowy, jakże różniący się od innych miast, wygląd ulic. Brak nachalnych reklam i logotypów, które zwykle rażą przechodniów po oczach, sprytnie zamaskowane nazwy sklepów i banków. To oczywiście przywilej miasta, które wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. A Zamość znajduje się na tej liście już od 1992 roku. Zamość otrzymał prawa miejskie w 1580 roku na mocy przywileju wydanego przez wybitną postać, kanclerza i hetmana Jana Zamojskiego. Jan Zamojski urodził się w 1542 roku we wsi Skokówka. W momencie, kiedy on przychodził na świat, to tutaj, gdzie teraz stoimy, nie było nic. Tutaj było puste pole, tutaj sobie płynęła jakaś rzeczka, jakieś krzaczki były. Jak przystało na syna szlachcica, Jan Zamojski wyjechał do szkoły, studiował w różnych miejscach, odwiedził Francję. Natomiast takim jego ostatecznym miejscem studiów była Padwa, czyli włoskie miasto. Jak wiemy, renesans narodził się właśnie we Włoszech i stamtąd promieniował na całą Europę. I właśnie podczas tych studiów padewskich Jan Zamojski zapoznał się z ideami renesansu i chciał je przeszczepić na grunt polski. Miasto wybudowane zostało według projektu włoskiego architekta Bernardo Morando, zgodnie z renesansowymi założeniami miasta idealnego. Mówi się, że realizując ideę renesansu, Bernardo Morando oparł plan miasta o sylwetkę leżącego człowieka. Otóż głową, czyli tą najważniejszą częścią miasta, jest Pałac Zamojski. Kręgosłupem miasta Zamościa jest ulica Grodzka, która biegnie od głowy, czyli od pałacu, przecina Rynek Wielki na pół i biegnie aż do Natrzańca i Bastionu VII. Dalej mamy też bardzo ważną część ciała, czyli serce. Sercem miasta jest ratusz. Ratusz, czyli siedziba Rady Miasta, burmistrza miasta Zamościa. Mamy też rynki, bo w Zamościu mamy trzy rynki. Rynek Wielki, na którym sobie stoimy, i rynek wodny oraz solny. Te rynki są porównywane do płuc miasta. Dlaczego? No bo to tutaj tętni życie, to tutaj spotykają się ludzie. Są jeszcze dwa bardzo ważne elementy w mieście. Czasami mówi się, że są to ramiona miasta, a mianowicie chodzi o katedrę, kiedyś kolegiatę, i Akademię Zamojską, trzecią wyższą uczelnię w Polsce. Bo Jan Zamojski doskonale zdawał sobie z tego sprawę, jak ważne jest w życiu wykształcenie. To on jest autorem tych słynnych słów: takie będą Rzeczypospolite, jak ich młodzieży chowanie. Zamość, zwany perłą renesansu oraz Padwą Północy, to miasto, w którym znajduje się ponad 200 zabytków. W południe warto przystanąć na Rynku Wielkim, by wysłuchać hejnału, który grany jest z balkonu 52-metrowej wieży ratuszowej w trzy strony świata: wschodnią, południową i północną. Szczególną uwagę turystów spacerujących po Rynku Wielkim przykuwają charakterystyczne kamienice. Obecnie znajduje się w nich Muzeum Zamojskie. Kamienice te wznoszone były przez kupców ormiańskich, którzy osiedlili się tutaj jako pierwsza obca nacja w roku 1585. Wznieśli piękne kamienice z bogatym wystrojem wnętrz, z polichromiami, z kamieniarką, a na dole znajdowały się w pierwszych traktach sklepy, bowiem zajmowali się przede wszystkim handlem. Do dnia dzisiejszego zachowały się te oryginalne elementy wnętrz,
i one wykorzystywane są jako sale ekspozycyjne Muzeum Zamojskiego. Prezentujemy tutaj historię naszego miasta, historię twierdzy zamojskiej, historię rodu zamojskich, mieszczaństwa, jak również okres międzywojenny, okres odzyskiwania niepodległości. Na ekspozycjach prezentujemy nasze zbiory, jak również depozyty, które pozyskaliśmy do wzbogacenia ekspozycji. Przede wszystkim historię rodu zamojskich, portrety kolejnych ordynatów, oryginalne wnętrza, również berło Akademii Zamojskiej. Miasto, w którym żyli Polacy, Ormianie, Żydzi, Niemcy, a nawet Grecy i Szkoci, ulokowane było na skrzyżowaniu szlaków handlowych i otoczone systemem fortyfikacji z bastionami i trzema bramami – lubelską, szczebrzeską oraz lwowską. Twierdza zamojska nie została zdobyta ani przez wojska kozacko-tatarskie, ani przez Szwedów podczas potopu w 1656 roku. Takim chyba najciekawszym, jeżeli chodzi o miłośników militariów, obiektem jest Bastion VII. Tam w Bastionie VII mamy taką trasę turystyczną, dzięki której możemy zejść niejako do wnętrza twierdzy, zobaczyć jak kiedyś wyglądała obrona miasta, przejść się do kazamat, przejść się całą galerią strzelecką, także to jest niezwykle ciekawe. Także można wyjść na plato Bastionu VII, czyli inaczej mówiąc prościej plac broni. Tam oferują strzał z armaty, także można poczuć się jak obrońca zamojskiej twierdzy. A teraz druga! Można wejść na taras widokowy na Natrzańcu. Natrzaniec to jest taka XIX-wieczna dobudowa. Podczas modernizacji zamojskiej twierdzy powstała. W zasadzie, jeżeli ktoś by chciał, można obejść całe mury z zewnątrz i zobaczyć, jak potężną była zamojska twierdza. Wśród wybitnych postaci związanych z Zamościem byli Bolesław Leśmian, który przez kilkanaście lat mieszkał w budynku o secesyjnym wyglądzie nazywanym Domem Centralnym, oraz Marek Grechuta, który urodził się w Zamościu i swoje dzieciństwo spędził właśnie w tym domu. Udajemy się teraz do ogrodu zoologicznego, który znajduje się blisko Starego Miasta. Jako rodowity Krakus mam niewątpliwą przyjemność zachęcić Państwa do odwiedzenia Zamościa i także naszego ogrodu zoologicznego. Jest to najstarszy rdzennie polski ogród zoologiczny, założony 96 lat temu przez profesora gimnazjum zamojskiego, profesora Millera, jako przyszkolny ogródek zoologiczno-botaniczny. Starsze ogrody w Polsce, poznański czy wrocławski, no, były zakładane przez Niemców, także to jest ten, można powiedzieć, najstarszy polski ogród zoologiczny. Na powierzchni około 10 hektarów hodowane są 1484 zwierzęta z 235 gatunków. Odwiedzający zoo mają możliwość zobaczenia unikatowych zwierząt, takich jak gazele Dorcas, legwany z Fidżi i drzewołazy malarskie. Możemy też pochwalić się przepiękną motylarnią, uznawaną za najładniejszą motylarnię w Polsce, w której znajduje się ponad 220 gatunków tropikalnych roślin. Na koniec naszej wizyty w Zamościu odwiedzamy jeszcze Park Miejski, który nie bez powodu uznawany jest za jeden z najładniejszych parków w Polsce.